Jestem, panie wójcie, prezesem. No i co z tego, że jest? No i co z tego? Pan jest wójtem i pan bierze ciężkie pieniądze, a jestem prezesem społecznym od 8 lat. Ani grosza nie wziąłem, wie pan. Ja jestem społecznikiem, a pan nie jest społecznikiem. Pan po prostu jest gościem, który kasuje co miesiąc. Ja, wie pan, nie mam do tego o to żalu do pana. No i nie wiadomo, jakby się pan uśmiechał, no to to nie spowoduje. Wie pan, ja się dziwię, że pan w ogóle ma taką argumentację, że jestem prezesem i ja walczę o coś. No to jak ja mam nie walczyć jako prezes? No sam pan zaprzecza temu, co pan mówi. Dobrze, proszę pani, ale stop. Dobrze. Dobrze, pani wójt. Wie pani co, wróćmy na minutkę do wydarzeń 2016 roku. Ale to może... Startowała pani? Nie, bo zarzuca się mi, że jestem prezesem. Zostałem wtedy prezesem. No został pan, no i... Okej, w porządku. Pani Katarzyno, pamięta pani, kto nas wyrzucił, jak pani weszła do rady? Pani nas wyrzuciła z tego pomieszczenia na górze w 2016 roku. Nie płaciliście składek przez 8 lat, 7 lat. I to jest uczciwe postępowanie was w stosunku do nas mieszkańców? Jestem prezesem społecznym i tyle. I dziwię się, że jest taki zarzut, że jestem prezesem i ja walczę o jakieś stowarzyszenie. No to jest kuriozalna wypowiedź. I wie pan co, naprawdę, emerytura jest naprawdę zasłużonym miejscem dla pana pobytu. Dobrze. Malediwy, Komory, gdzieś tam jechać. Dziękuję. Dziękuję. Pana ucieszę, iść na emeryturę. Marcin Wiśniowski. O. Ja tutaj z pytaniem do pana Krzysztofa radnego, bo mówi pan o, powinniśmy głosować za pieniędzmi dla mieszkańców, że to nie jest dobre rozwiązanie. To proszę nam przedstawić, które rozwiązanie jest dobre, skoro tylko ziemia myślenicka ma przyznane środki. Drogi panie, teraz mogę powiedzieć, zacytować pana wójta. Wiem, że kampania trwa, pana też, moja nie. Natomiast ten, złośliwość z mojej strony, przepraszam, panie wójcie. Natomiast wracając do pana pytania. Mogę odwrócić to pytanie. A jaką pan ma gwarancję, że myślenice panu lub pana mieszkańcom dadzą choćby złotówkę? Żadnej pan nie ma gwarancji. Bo to, co pan słyszał, dopiero coś może być. A może tego nie być równie dobrze. A jakie są szanse z tego pisma, co pan Dąbrowski przeczytał, że taki konkurs się odbędzie? Jak dla mnie 100%. Ale to dla mnie, jeśli nie podejmiemy uchwały. Pan ma swoje zdanie na ten temat. Zagłosuje pan tak, jak panu radzi, nie wiem, serce lub wójt w tym wypadku. No tak jak pan Jan powiedział, no będziemy tymi maszynkami albo nie będziemy. No, to jest pana wybór. Dziękuję bardzo. Ale no dobra, ostatnie zdanie. No proszę bardzo. Myślenie radnych, przepraszam bardzo, którzy... Tak jak pan Marcin Wiśniowski opowiadają, że tam jest znakomicie, bo tam oni mają umowę ramową, jest dość naiwne. I słuchajcie państwo, no, ja przy tym byłem od 16 lat i my przegrywamy ze stowarzyszeniem, które nie ma praktycznie nic, mając doświadczenie 16-letnie. Niech wam to da do myślenia i tyle. Dobrze, a głosujcie jak uważacie. Jeżeli uważacie, że nam będzie dobrze w Myślenicach, no to gratuluję. To nie wybierajcie nawet wójta, bo pan Szlachetka zostanie wójtem gminy Myślenice. Dobrze, dziękuję bardzo. Będziemy mieć swojego przedstawiciela. Ja z dużą dozą prawdopodobieństwa mógłbym powiedzieć, to nie będzie, no ale to już jakby zostawię na inny czas. Ale to... jeżeli nie ma innych pytań, nie ma innych uwag, to przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Ale to już... Przepraszam, ja tylko jedno zdanie. Szanowni państwo, ja chciałem się odnieść do stwierdzenia pana wójta. Nie ma możliwości, bo umowę podpisała LGD Ziemi Myślenickiej. Drodzy państwo, to wy teraz macie możliwość nie zagłosować za przystąpieniem do Ziemi Myślenickiej i wyraźnie z pisma z ministerstwa wynika, że będzie ponowny konkurs. Drodzy państwo, i dodam jeszcze jedną rzecz. Nie, drodzy państwo. Ale wracamy. Przepraszam bardzo, ale drodzy państwo, kwitując moją wypowiedź tutaj, bardzo dziękuję za możliwość, panie przewodniczący, dopuszczenia do głosu. Jeszcze raz państwa proszę i mówię wam, że wy jesteście władni teraz właśnie w tym głosowaniu podjąć decyzję, czy macie możliwość wydawania tych środków, czy narażacie mieszkańców na ryzyko związane z nieprawidłowościami, które popełniono przy konkursie.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Marcinie, proszę bardzo. Ale krótko i adwokat już. Tak, skoro zostaną stwierdzone nieprawidłowości, czyli konkurs zostanie unieważniony, z pisma też wynika, że w każdej chwili możemy wystąpić z LGD-u i przystąpić do nowego, prawda? Nie ma takiego. No, w piśmie jest napis, jest tam, że można zmienić. Nie ma, bo pan mówi, że nie ma. No. Panowie mówią, że nie ma, no to pan mówi, że to jest. Ale jak czytał Rafał, to wynikało, że wszyscy nie zrozumieli. Że... Panie Marcinie, no i wójt powtarza, i państwo powtarzają, czyli jakby obydwie strony sporu mówią, że nie ma takiej możliwości. No to jest. Jesteście nieświadomi, co podejmujecie tak naprawdę. Dobra, koniec. Koniec dyskusji, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Żadnego wstydu nie ma. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. 7 jest za. 4 przeciw i 3 głosy wstrzymujące się. Uchwała została przyjęta 7 głosami za. Dziękuję bardzo Wysokiej Radzie za odpowiedzialne głosowanie.